Radio Kraków. Radio Strada. Wojtek Żaliński, Ryszard Czerwiński. Dzień dobry, panowie. W strojach jesteście rzeczywiście takich, że niektórzy koledzy tutaj widziałem byli lekko przerażeni. Każdy, kto w tej chwili siedzi przy komputerze i może nas oglądać przez kamery, to wie, o czym mówię. Jeden z panów jest policjantem, a drugi wręcz przeciwnie. Wojtek, co to za stroje? No, jesteśmy tutaj w naszym służbowym ubranku, że tak się wyrażę. Ja jestem niemieckim policjantem, natomiast to jest mój więzień numer 4852, 52 jak kantyna. Może Rysiu, powiesz o imprezie, gdzie w tych strojach żeśmy paradowali? Przegląd tak. Zespołów, tak, penitencjarnych? Cela.pl. Tak. Mieliśmy przyjemność być na imprezie Old Carland w Kijowie. Ichniejszy, największy zlot, tak, czyli ponad 1000 wszelkiego rodzaju pojazdów, które z każdej niemalże części Ukrainy przyjeżdżają na tą imprezę. Jakie tam były auta? No tam było w zasadzie wszystko. Ale demoludy, czy... Tam, no bo tak Ukraina to... Przeważały tak, demoludy. Z dużym akcentem na amerykańskie auta, ponieważ tam było dosyć dużo Cadillaców, takich... Było kilka załóg z Estonii, z Łotwy. Oni właśnie Amerykańcami przyjechali. No, przeważały oczywiście pojazdy ZSRR, tak, Wołgi, Czajki, był ZIS, takim jak Stalin jeździł, przepięknie odrestaurowany. No, kolorytu tej imprezie dodaje miejsce, tak, czyli Muzeum Awiacji, gdzie można było podziwiać kilkadziesiąt zabytkowych samolotów, helikopterów. No, to czyniło klimat tej imprezy. I wszystkie te auta uczestniczące w tej imprezie były właśnie rozstawione między tymi helikopterami, między samolotami. Tak. Oczywiście pogoda sprzyjała, było 30 stopni. Ja widziałem zdjęcia z tej imprezy waszej. Rzeczywiście fantastycznie to wyglądało. Mnóstwo ludzi właśnie poprzebieranych w rozmaitych strojach. Wy do tego kompletu, czyli do ubrań, które macie na sobie, macie samochód, tak? Bo to on właściwie był sednem tego wszystkiego. To jest Audi. Tak, to jest z napisem Audi, Polizei. Dokładnie. Audi 80, tak zwany Youngtimer, czyli samochód, który ma 25 lat. Można już nim jeździć na imprezy weterańskie. Na tej akurat byliśmy jedną z młodszych załóg, jak chodzi o pojazd. Natomiast show, które zrobiliśmy, podobało się organizatorom i na te właśnie ponad 1000 pojazdów byliśmy jedną z kilku wyróżnionych załóg właśnie w konkursie elegancji. To powiedz coś o tym show, bo to... Jako najśmieszniejsza załoga, z tego co ja znam. Aha, ukraiński, bo tu mamy dyplomy, ponieważ tak. Na dyplomach wszystko jest po rosyjsku i po ukraińsku, o ile Rysio... mówi po rosyjsku prawie, że biegle, to nie zna tak zwanych bukw, a ja jeszcze pamiętam ze szkoły. Czyli ale nie mówisz. Się, mówię trochę gorzej. Jeden czyta, więc się uzupełniamy. Mówię trochę gorzej. Jeden mówi, drugi czyta. Co, trochę tak jak w tych kawałach o milicjantach. Nie mylić z policjantami, ani z niemiecką policją. Ale dobrze, to powiedz o tym show coś. Jak to wygląda? Co to był za show? To każdy musi zrobić jakiś show? Znaczy, to nie jest, że każdy musi. Natomiast jest to takim dodatkiem do imprezy, takim smaczkiem, tak, gdzie przyjeżdżasz danym pojazdem. Tak? W naszym przypadku był to radiobus. Publiczności, jury podobało się, że był prowadzony przez więźnia, chudego więźnia, tak, chudy Rychu, taką ksywę, powiedzmy, że dostałem po tej może imprezie. Może nie kończ tego zdania, już wiem, co chcesz powiedzieć. Natomiast tak? Policjant... Korpulentny, nie tak, korpulentny policjant do tego. Mieliśmy dużo gadżetów. Nie dający się skorumpować. Tak, mieliśmy dużo gadżetów, kajdanek, pałki policyjne, lizaki. No wszystko, co tylko mogliśmy, łącznie z maskotkami niemieckiej policji, tak więc cały ten ekwipunek, tak, bo tu dostaliśmy dyplom, najlepszy ekwipaż, tak, no zrobił robotę, powiedzmy. Można było z nami też robić zdjęcia, z czego publiczność korzystała, niemalże kolejki się do nas ustawiały. No i suma summarum... Świnka pełna, jednym słowem, nie? Było na paliwo z powrotem. No. Skąd wzięliście te stroje? Bo czapka jest oryginalna, tak? Koszula?
Też tak. Policyjna. No to jest poszukiwanie, tak, na portalach aukcyjnych polskich, niemieckich. Co się trafi, staram się wyłapywać, no i uzupełniać wyposażenie tego pojazdu. No, mam też Vogue milicyjną, ale akurat Audi z uwagi na to, że jest młodsze, to jest taki samochód wyprawowy. Ale proszę, Vogue rodzaju... milicyjną? To znaczy tak. Z polskiej milicji? Nie, z polskiej, tak. W polskiej było ich niewiele, one jeździły w korpusach reprezentacyjnych i mam tak oryginalną Vogue 21. Ale tak z kogutem 21, na dachu normalnie? Z kogutem milicyjnym, z megafonami. Wszystko. Ale czekaj, to jest ta Vogue kanciasta, czy ta wcześniejsza? Nie, Vogue 21, ta wcześniejsza. Ta jest jeleniem na masę. Ta taka piękna. No nie, ale ona rzeczywiście ładna była. No. Coraz mniej. Ale tutaj mówimy o przebierankach, tutaj Rysio bardzo lubi się przebierać, natomiast taką rzeczą, która nas samych zaskoczyła, jest to, że dojechaliśmy tam dosyć późno, bijąc wszelkie rekordy przejazdu Kraków, Kijów. I będąc tam o godzinie 10.15, 10.20 wystartowaliśmy w rajdzie, który miał formułę rajdu turystycznego po Kijowie. Tak. Ja, Rysio nas tam meldował jako załogę, a ja poszedłem na odprawę. No, odprawa była w dwóch językach, jak również itinerary, czyli książka drogowa. Trochę miałem zdziwienie, jak odkryłem, że jest to język rosyjski, ukraiński. No, ale jakoś sobie z tym poradziłem. Tak, tutaj wejdę w słowo. Wojtek okazał się świetnym pilotem. Udało nam się zdobyć w naszej klasie pierwsze miejsce. No to gratulacje. No, wygraliśmy z 40 samochodami, prawda? Tak, dokładnie. Całe szczęście, że jedyna... nie trzeba było dyktować po ukraińsku albo po rosyjsku. Nie, to było tam parę zadań. Głównie zadania polegały na odnalezieniu miejsca, które wymyślił organizator. Też, tak. Też było parę tam błędów w książce organizacyjnych drogowej. To był pierwszy raj tego typu właśnie w Kijowie. Pewne niedociągnięcia, ale myślę, że organizatorzy wyciągnęli z nich wnioski i kolejne edycje będą tylko lepsze. A ta była bardzo dobra. A kto to organizuje? To jest jakaś organizacja, nie wiem, jak nasze automobil kluby, czy... To jest grupa pasjonatów skupiona wokół serwisu Old Car Service, tak, czyli specjalizująca się od kilkunastu lat w renowacji właśnie zabytkowych pojazdów. No i oni w 2014 zaczęli tę imprezę organizować. Ona ma swoje dwie odsłony. Otwarcie sezonu w kwietniu, na przełomie kwietnia-maja, czyli w majówkę. I zamknięcie sezonu w ostatni weekend września. Mhm. Ile tam było samochodów, mówiliście na wstępie? Tysiąc. Ponad tysiąc pojazdów. Sporo. Wszelkiego rodzaju, tak? To były pojazdy zabytkowe, pojazdy militarne, pojazdy amerykańskie. Ale z militarnych to raczej te mniejsze takie, czy były też? Były czołgi? Były pojazdy opancerzone, motocykle, były grupy rekonstrukcyjne, zlot motocyklistów, tak więc tam było wszystko. Kuchnie polowe, to było dla mnie najważniejsze. A tak, kuchnia polowa jest super. To świetna scenka. Grochówka na przykład. Kaszy zjadłem w każdym bądź razie, do końca roku mi starczy. Świetna scenka rodzajowa, gdzie właśnie rosyjski soldat, tak, który tą kaszę mieszał, karmił amerykańskiego żołnierza, który przyjechał Willisem. Tak, tak jest, genialnie to wyglądało. Ale to kasza, nie grochówka. No tak, kasza, u nich kasza. Bo tam jak było tysiąc samochodów, to było około 2000 osób. Tak, plus publiczność. Plus publiczność, to z grochówką to chyba by tam nie wydoli. Wiem, o czym mówisz. Kasza tańsza, prawda? Długa rozmowa, nie? Tak. Nie, no jasne. Ale to kasza z czym? Z kaszą po prostu. No, ona ze skwarkami mięsa, tak. Nie, no zaraz, pożywa. To nie jest program kulinarny, co ja robię. No. Nie, ale się zainteresowałem. Dobrze, no to przyszły rok znowu, tak? Start? Tak, zdecydowanie to jest impreza, która myślę na stałe będzie w naszym kalendarzu wypraw. Liczę, że Wojcio będzie chciał ze mną jeździć, tak, bo jako ekipa... No, przywiązam się do tej kaszy, już widzę. Że... Tak. Przywieźcie mnie w przyszłym roku. Może zamienimy się w przyszłej edycji, że on będzie więźniem, a ja policjantem. Zobaczmy. Nie wejdę w twój strój, no ale wiesz, będziemy musieli zrobić drobne przeróbki. Tak jest. Także... A jak dowiedzieliście się o tej imprezie? Polecamy generalnie wszelkie imprezy, które się tam odbywają na Ukrainie, ponieważ one są fajne i ludzie mają pewną obawę, czy tam jechać, czy nie jechać. No tak, no niby zielone ludki gdzieś tam krążyły po tej Ukrainie. Trochę obaw pewnie z tego powodu. Tak, niemalże jednak jeżeli człowiek trzyma się pewnych zasad, tak, czyli tutaj główne drogi, tankowanie na markowych stacjach, unikanie rozmów politycznych, religijnych, nie mieliśmy żadnych jakichś tam nerwowych sytuacji.
Tak, więc wszystko w jak najlepszym porządku. Mhm. No ten czołg rzeczywiście to słabo się z takim negocjuje i awanturuje. Dobrze, bo za chwilę musimy kończyć, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze jednej rzeczy powiedzieli. Przynieśliście tutaj plakat. 19 maja, tak. Zaproszenie. Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia. Katowice, ulica 11 listopada 50. I co tam się będzie działo? Classic Mania Night, tak to się nazywa, tak? Tak. Jest to impreza, którą ja organizuję od 5 lat. Mm-hmm. Zawsze w Noc Muzeów. Staram się, żeby to było takie muzeum techniki na kołach, czyli 50 wyselekcjonowanych klasyków, którymi jeździmy od punktu do punktu, pokazując te pojazdy, pokazując je w ruchu. Tak więc myślę, ciekawa inicjatywa. W tym roku jubileuszowa edycja. Tak więc zapraszamy. Krakowskie klasyki, pojazdy zabytkowe wszelkiego rodzaju. Mamy jeszcze wolne miejsca. Ja spróbuję ten plakat zeskanować może i wstawić na naszą stronę Radiostrady, bo to są numery telefonów i może to się przyda dla tych, którzy chcieliby wziąć w tym udział. Dla zainteresowanych Classic Mania Night zapraszamy. Ja również serdecznie polecam. Byłem na pierwszej edycji. Byliśmy dużym fiatem. Bardzo nam się podobało. Ciekawe, w Krakowie takiej imprezy w Noc Muzeów do tej pory nie było. No to może czas, żeby zrobić, prawda? Dobrze, bardzo wam dziękuję. Wojtek Żaliński, Ryszard Czerwiński, panowie w strojach rzeczywiście robiących wrażenie. Każdy, kto was dzisiaj widział, to tutaj reagował. Jedni chcieli uciekać, drudzy stawali dęba, także dobrze, działa, działa. Bardzo wam dziękuję za wizytę. Dziękujemy za zaproszenie. Radiostrada.